Partnerem programu jest Centrum Handlowo-Rozrywkowe Focus Park Rybnik. Sponsorem programu jest salon kosmetyczny Guido Beauty. Dzień dobry Państwu. Dzisiaj w programie Dziękuję Nie Słodzę moim gościem jest po raz kolejny kobieta biznesu. Judyta Mojżesz-Zimonczyk, pełniąca funkcję kierownika działu Public Relations i Marketingu w rybnickiej spółce Inis. Dzień dobry Judyto. Dzień dobry, witam Państwa. Judyto, Inis, jedna z najdynamiczniej rozwijających się spółek w Europie, tak przynajmniej wynika z rankingu firmy Deloitte, zajmuje się e-mail marketingiem. Dla przeciętnego zjadacza chleba to brzmi bardzo niezrozumiale i enigmatycznie. Gdybyś mogła wytłumaczyć naszym widzom, co kryje się za tym dziwnym pojęciem? E-mail marketing to tak naprawdę działania w marketingu internetowym, właśnie w internecie, w których wykorzystywany jest e-mail. I te działania mogą być różne, tak naprawdę, bo z jednej strony jest to komunikacja z klientem za pomocą na przykład newsletterów, w których firma może opowiadać o sobie, może wysyłać bieżące informacje, może także wysłać jakieś specjalne oferty dla swoich klientów. Z drugiej strony to dotarcie do użytkowników, którzy nie są jeszcze klientami, czyli tak naprawdę możemy pozyskiwać dzięki działaniom mailingowym nowych klientów, a to też związane jest z tym, że e-mail sprzedaje, ponieważ na przykład sklepy internetowe, które są bardzo popularne i coraz więcej i coraz bardziej lubimy kupować w internecie, przez te e-maile, przez te kampanie mailingowe sprzedają, wysyłając konkretne oferty na konkretne produkty konkretnym grupom docelowym. Większość z użytkowników internetu generalnie chyba alergicznie reaguje na oferty handlowe pojawiające się na skrzynce pocztowej. Ciekawi mnie, jaka jest taka przeciętna skuteczność mailingów, które wy wysyłacie. Na 1000 wysłanych maili, ile z nich tak naprawdę zostaje otwartych przez użytkownika internetu i jakie to ma przełożenie na sprzedaż? Tak naprawdę nie ma jednych obiektywnych średnich otwarć. To jest problem naszej branży, gdzie tak naprawdę każda firma przekrzykuje się właśnie wskaźnikami otwarć czy kliknięć w maila, bo każdy to chce robić lepiej. Natomiast wszystko zależy od tego, jaka to jest branża, bo zupełnie inne wskaźniki efektów tych kampanii jest w branży parentingowej, czyli kiedy docieramy do młodych rodziców czy dziadków kupujących w internecie produkty dla dzieci. Zupełnie inaczej jest w branży motoryzacyjnej, finansowej, gdzie tak naprawdę te kampanie są dużo trudniejsze. Rozumiem, że ta branża parentingowa, tak, to jest jedna z tych, gdzie ta konwersja jest najwyższa. Najwyższa, dokładnie tak. Parenting i moda to są faktycznie te branże, które mają najlepsze wskaźniki i przede wszystkim można sprzedawać przez internet, bo wysyłając konkretny produkt, nawet ten produkt, który dany klient ogląda w sklepie internetowym, no mamy większą pewność, że on kliknie w tego maila i kupi ten produkt, aniżeli wysyłamy ogólną ofertę. Ile maili dziennie, tygodniowo, miesięcznie wychodzi z Inisa, z Rybnika? My generalnie mamy bazę 58 milionów adresów e-mail, z czego na wyłączność mamy 22 miliony. To są olbrzymie liczby. Mamy bardzo dużo klientów, na których zlecenie właśnie realizujemy kampanie mailingowe. I tutaj tak naprawdę dzisiaj w branży e-mail marketingowej nie ma znaczenia to, ile się wysyła. Kiedyś firmy prześcigały się w tym właśnie, kto jest w stanie więcej wysłać maili. Dzisiaj odchodzimy z ilości na rzecz jakości, dlatego że w internecie każdy użytkownik, być może nieświadomie, chociaż ta świadomość jest coraz większa, zostawia bardzo dużo informacji o sobie.
I dzisiaj, kiedy e-mail poszedł na taki bardzo zaawansowany poziom, gdzie możemy docierać do precyzyjnej grupy, precyzyjnej rozumianej jako takiej, która wykazuje zainteresowanie bądź intencje zakupowe danym produktem czy daną marką. Wówczas wysyłamy spersonalizowane maile, czyli tak naprawdę odeszliśmy już od ilości na rzecz jakości. W związku z tym mniej też denerwujemy tych użytkowników właśnie niechcianą wiadomością. Okej, a co w Waszej branży zmieniła dyrektywa unijna RODO? No jeżeli chodzi o RODO, to tak naprawdę największy problem mieli właśnie właścicieli baz mailingowych, ponieważ oni musieli pozyskać na nowo zgody na właśnie informacje, przesyłane informacje drogą handlową. Jeżeli chodzi o naszą firmę, to tak naprawdę my długo się przygotowywaliśmy do 25 maja, do wejścia w życie RODO. Przygotowywaliśmy także różnego rodzaju poradniki dla naszych klientów właśnie po to, żeby ich uspokoić. Ponieważ no niestety przed RODO no każdy kto mógł straszył, tak? A nie taki diabeł straszny jak go malują tak naprawdę, bo RODO właśnie ogranicza te wysyłanie niechcianej wiadomości. Dzięki temu, że możemy, że zgadzamy się na to, że zbierane są dane na temat naszego zachowania w internecie, te komunikaty są bardziej spersonalizowane, więc nie otrzymujemy tyle niechcianych wiadomości jak do tej pory. Z tego co wiem, w Waszej firmie zapotrzebowanie na specjalistów w branży IT jest ogromne. Mowa przede wszystkim o programistach, ale nie tylko o nich, ponieważ duże zapotrzebowanie jest na specjalistów działu obsługi klienta, działu sprzedaży, marketingu. W jaki sposób udaje Wam się takich pracowników ściągnąć do Rybnika, tak? W jaki sposób ich przekonujecie do tego, by pracowali w Rybniku, a nie w Katowicach, czy w Warszawie, Krakowie, Wrocławiu? Może zacznę od tego, że mamy pracowników właśnie nie tylko z Rybnika, ale dojeżdżają do nas na przykład osoby też z Gliwic czy z Opola. Więc to też. Co ich tu przyciąga? Przyciąga ich firma, faktycznie. To, że działamy w technologiach, w branży marketingu, gdzie no faktycznie to jest fajna praca, bo daje ona takie poczucie kontaktu z klientem. Ale faktycznie z tymi pracownikami nie jest tak łatwo na naszym tutaj rodzimym rynku. Tym bardziej, że Gliwice są nieopodal, gdzie też jest dużo firm technologicznych. Więc no przede wszystkim oprócz tego, że warunki finansowe takich kandydatów no muszą być spełnione, bo każdy przychodzi do pracy najpierw po wypłatę, w sensie przychodzi, reprezentuje siebie, oddaje siebie w całości, swoje doświadczenie i chce mieć za to wynagrodzenie, ale dzisiaj to już jest za mało i dzisiaj tak naprawdę bardzo dużo tych rzeczy pozapłacowych jest ważnych przy przyciąganiu pracowników. Jakie to są czynniki pozapłacowe, które decydują o tym, że ktoś chce pracować w Rybniku przy ulicy Kościelnej? To już nawet prywatna opieka medyczna, to już są rzeczy, które są standardem w wielu firmach, więc tym już tak bardzo nie przyciągniemy. Darmowe kursy językowe, myślę, że jak najbardziej, ponieważ wychodząc ze studiów czy ze szkół, nie mając na bieżąco styczności z językiem, zapomina się, więc te kursy jak najbardziej. Ale pracownicy zwracają na to uwagę, w jakim otoczeniu pracują. Czyli tak naprawdę bardzo istotna jest przestrzeń. I my przeprowadzając się z Raciborskiej na Kościelną, a to już jest nasza piąta przeprowadzka, naszym celem było stworzenie takiego biura przyjaznego pracownikowi. My mamy tak zwane chill-out roomy, w których pracownicy mogą sobie odpocząć, w których mogą zagrać w ping-ponga, w bilarda. Mamy budki telefoniczne, gdzie spokojnie one są wyciszone, można porozmawiać z klientem. Kawa, herbata, woda, czasem mamy akcje typu witaminy dla pracowników i kupiliśmy owoce, więc dużo jest takich pozapłacowych elementów, na które naprawdę zwracają uwagę pracownicy, bo wychodzą z założenia, że oni spędzają w pracy większość swojego dnia, tego fajnego, gdzie mogliby rozwijać swoje pasje, więc bardzo istotne jest, by im te całe otoczenie i tak naprawdę ludzie odpowiadali. To, co jest ważne u nas, to też, że pomimo, że rozwijamy się bardzo i z trzyosobowej spółki w 2010 roku, dziś jest nas ponad 60. W
całej grupie SARE to jest ponad 200 osób. I my mimo to mamy taki startupową kulturę organizacji, czyli jest to bardzo płaska kultura organizacji. Każdy może porozmawiać z naszym prezesem. Nasz prezes zna imiona pracowników, więc to też jest bardzo istotne. Czyli waszym atutem jest to, że nie jesteście korporacją. Tak, to znaczy jednak jest nas już coraz więcej i pewne elementy korporacyjne no są, bo faktycznie rozrastamy się, trzeba pewne rzeczy sproceduryzować, opisać. Natomiast staramy się wewnętrznie, w takich naszych relacjach, aby to cały czas była taka startupowa kultura organizacyjna. Judyto, z pewnością część widzów, którzy oglądają teraz ten program, widzi Cię w swoim życiu po raz pierwszy, ale część z pewnością kojarzy Cię z wydarzeń sprzed lat już 12, z 2006 roku, kiedy zostałaś wicemis Polonia. Dziewczyna z Rybnika została wicemis Polonia. Chciałem Cię zapytać po tych 12 latach, jaki jest Twój osobisty bilans tego startu w wyborach na Miss Polonia, tego sukcesu, czy to rzeczywiście była trampolina do Twojej kariery zawodowej, czy też to zdarzenie miało swoje ciemne strony? Jak mam być szczera, to same plusy. Widzę tego, że wystartowałam właśnie w wyborach Miss Polonia. Ja jeszcze 4 lata przed wyborami Miss Polonia startowałam w Miss Polski Nastolatek i tam też byłam wicemis Polski Nastolatek, więc potem spróbowałam znowu swoich sił, dlatego że zawsze mnie ciągnęło, żeby zrobić coś więcej niż po prostu na przykład studiowanie. Jeżeli miałam do tego warunki, no to sprawdziłam swoich sił. Tak naprawdę jakoś długo nie wiązałam swojej kariery właśnie z wyborami czy z modelingiem. One gdzieś tam się przewijały przez moje życie. Miałam okazję uczestniczyć w różnych sesjach zdjęciowych czy na pokazach mody, ale gdzieś bardziej ciągnęło mnie jednak do studiów i dlatego pracowałam na studiach już na mojej uczelni. I myślę, że to były takie elementy, które dały mi pewność siebie i to, że byłam aktywna. Więc te wybory Miss Polonia to z jednej strony, jeżeli nie podziałałabym potem na studiach i zawodowo, no to mogłabym powiedzieć, no tak, no po prostu miałam warunki fizyczne, atrakcyjna kobieta, wystartowała w wyborach, ale nic w życiu nie osiągnęła. No mi to dało pewność siebie dużą. No i też kontakty, bo jednak po tych wyborach Miss Polonia bardzo dużo osób poznałam i dzięki nim na przykład miałam potem różne możliwości rozwoju z uczelni, z pracy na uczelni, przeniosłam się do biznesu. No i tak rozwijam się w dziedzinie PR-u i marketingu, co też moim zdaniem te wybory miały na to duży wpływ. O to dokładnie pyta też Twoja znajoma, Twoja przyjaciółka, której pytanie zaraz Ci odtworzę. Super, jestem ciekawa. Judyta, dla wielu osób, szczególnie kobiet, jesteś takim symbolem sukcesu i tego, że jak się chce, to można. Jesteś też zaprzeczeniem stereotypów, że jak ładna, to głupia, albo jak brzydka, to ewentualnie mądra. Masz wszystko naraz. Czy teraz z perspektywy czasu, patrząc holistycznie na swoją karierę i na siebie, jesteś w stanie wskazać takie elementy, które na pewno Ci pomogły, elementy osobowościowe czasami, może wyglądowe, które Ci pomogły w osiągnięciu tego, gdzie jesteś dzisiaj, a które na pewno Ci przeszkadzały? Czyli jeszcze raz, co Ci w życiu pomogło, a co na pewno przeszkadzało i nie ułatwiało? Super pytanie. Jestem zaskoczona. Myślę, że uroda mimo wszystko mi pomogła. Być może miałam takie sytuacje w życiu, w relacjach, no niestety, z kobietami, gdzie ta uroda mogła przeszkadzać, gdzie faktycznie musiałam bardziej pokazywać tą moją mądrość i to doświadczenie, żeby przekonać tą drugą osobę, kobietę, do siebie. Kobieca zazdrość? No ja myślę, że to jest tak, że my nie staramy się dla mężczyzn jednak mimo wszystko, tylko staramy się dla kobiet. Staramy się dla siebie dobrze wyglądać, ale dla innych kobiet też.
I miałam takie sytuacje, gdzie faktycznie w rozmowie z kobietami czy klientkami na eventach na przykład, jak widziałam, że przychodzi kobieta, bardzo merytoryczna, ale ona widziała po drugiej stronie atrakcyjną kobietę, to naprawdę musiałam się bardziej wykazać, aniżeli na przykład kolega ze mną będący na tym evencie. No i faktycznie, ale myślę, że to wyciągnęłam z domu, że zawsze miałam wpajane to, że przede wszystkim w życiu najważniejsze jest wykształcenie i to, co ze sobą człowiek reprezentuje, a to nie jak, a nie jak wygląda. Więc musiałam jakby zawsze mieć to z tyłu głowy, że no, jestem atrakcyjną osobą, ale oprócz tego muszę coś ze sobą reprezentować. Po tym, jak zostałaś wicemis Polonia, spotkał Cię też bardzo ciekawy epizod, występ w kultowym dzisiaj programie telewizyjnym Fort Boyard. To było w czasie, kiedy jeszcze nie funkcjonowały social media, tak? Był internet, ale nie było social mediów, była telewizja. Ciekaw jestem, czy Twoi młodsi współpracownicy w firmie wiedzą, co to jest za program i widzieli odcinek z Twoim udziałem. Szczerze powiem, że zobaczyli kilka tygodni temu. Jak zareagowali? No byli w szoku. Faktycznie większość z nich nie znało tego programu. Dla mnie to było zawsze marzenie, jako dziecka, kiedy oglądałam zagraniczne wersje, w szczególności francuską, tą wersję oryginalną, tak sobie marzyłam, że chciałabym pohasać sobie po tym forcie i pozdobywać te klucze. I jak tylko właśnie program pojawił się w Polsce, to była moja pierwsza myśl, żeby wystartować w castingu. No i jakiś czas temu, właśnie rozmawiając w pracy przy kawie, wyszedł temat Fort Boyard. No i niestety, nie wiem, czy to mogę mówić na wizji, natomiast spędziliśmy te 45 minut oglądając ten odcinek ze mną i wszyscy mówią, Boże, jaka to byłaś młoda, no w sumie się nie zmieniłaś, ale jaka ty szczęśliwa. I śmiali się tak naprawdę, tak pozytywnie, że jak ty reagujesz, jak dziecko. No i szczerze powiedziawszy, dla wielu to była nowość faktycznie, no i dużo osób nie znało tego programu i pytało, czy ten fort faktycznie istnieje, czy to było studio filmowe. Mówię, nie, no faktycznie na środku oceanu jest taki fort, w którym są tygrysy, jest cała obsługa, no i faktycznie zdobywaliśmy po kolei te komnaty. Ja też wtedy byłam w grupie, w drużynie kobiet. I to była celowy zabieg produkcji, stworzyć taką drużynę babską. Mieliśmy naszego kapitana, generała Romana Polko i tak naprawdę to było szczęście nasze, dlatego że on zapanował nad tymi czterema kobietami, bo gdyby go nie było, uważam, że nie zdobyłybyśmy tych kluczy i nie rozbiłybyśmy tego skarbca. Więc to naprawdę była dobra decyzja ze strony produkcji, żeby stworzyć taką grupę damską z takim szefem, generałem Polko. Judyto, na zakończenie pytanie o Rybnik. Za co kochasz swoje miasto, a za co je nienawidzisz? Kocham Rybnik za to, że mieszkam tu od urodzenia, tak naprawdę cała moja rodzina z dziada pradziada to rybniczanie. Widzę, jak to miasto się rozwija. Pamiętam, jestem tym rocznikiem, który już mało pamięta lata 80., ale jednak pamiętam i wiem, jak Rybnik wyglądał na początku lat 90., jak wygląda teraz. Rozwój jest ogromny. Kocham Rybnik za to, że jest zielony. Ja poznając chociażby przez wybory Miss Polonia różne osoby z całej Polski, to zapraszając je tutaj, to mówi, nie, na Śląsk, gdzie będę jechać, ten czarny Śląsk. Ja mówię, Rybnik jest zielonym miastem. Sama teraz mieszkam w Kłokocinie, niedaleko lasu, więc tak naprawdę ta zieleń jest no, niesamowita i cieszę się, że to jest takie miasto pogórnicze, ale które jest zielone, jest przyjazne, mamy swój zalew. To za co nienawidzę? No nie będę, myślę, tutaj oryginalna. Jedyna. Jest to smog. To jest największy nasz problem, tym bardziej, że my na przykład ogrzewamy bardzo ekologicznie dom, więc no denerwujemy się, kiedy nie możemy zimą wychodzić na dwór, kiedy nasza córka więcej choruje. Ja wiem, że to jest po prostu efekt smogu.
No i dlatego bardzo chciałabym, by walczyć z tym, by też edukować i budować świadomość wśród mieszkańców, bo to jest problem, który tak naprawdę w dużej mierze zależy od nas samych. Dziękuję bardzo za spotkanie, za rozmowę. Ja przypomnę, moim gościem była Judyta Mojżesz-Zimończyk. Dziękuję. Dziękuję bardzo, Judyto. Dziękuję.